Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No i okazuje się, że kryptowaluta, czyli forsa z katakumb, jest gówno warta. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Bitcoin, Ethereum spadło 80-90% z tych najwyższych pozycji. Coinbase, no to też jedna z takich firm, no to zwalnia ludzi na lewo i na prawo. BlockFi, jedną piątą ludzi wywalił na twarz. Ciekawe, że Coinbase też wyrzuciło chyba jedną trzecią ludzi, no ale czwórka tych szefów, prezydentów z Coinbase, ci wszyscy oficjele, no to oni zdążyli skeszować, czyli zamienić na prawdziwe zielone dolary, prawie miliard dolarów, sprzedawali na lewo i prawo, kiedy cała ta firma poszła, no była dostępna dla normalnych obywateli w 2021 roku. No a teraz akcje spadły 80%. No, jest to jedno wielkie oszustwo. No i to wiadomo było, że to jest jedno wielkie oszustwo. Cały ten system, no to jest jednak oparty na tym łańcuszku świętego Antoniego. To przed wojną to było w ten sposób, że tam ludzie wysyłali listy, no i mówili, wyślij to do 10, no to przyślą do ciebie, włóż znaczek i tak dalej, i tak dalej. No o co to chodziło? No tam pieniądze były właśnie w tym znaczku pocztowym, którzy ludzie mieli wkładać. No i te również znaczki, te skanslowane, które były na kopertach, tak, także jeżeli ktoś rozesłał, był w pierwszej dziesiątce i później to poszło tam przez 10, czy 15, czy 20 różnych poziomów, no to ktoś tam dostawał jakąś spore pieniądze. W Ameryce był Ponzi, czyli on zrobił coś podobnego. On przyszedł i mówi tak, co będziecie tam odkładali pieniądze do banku, bank wam daje 1, 2, 3%, ja wam dam 20%. No i oczywiście wszyscy pobiegli, brali te 20%. Zawsze jest 20%. No facet żył w Ameryce w latach 1920-30. Mam nawet filmik taki, domu, w którym on mieszkał w tym czasie. Tak, także jeżeli byście byli zainteresowani, no to mogę podać ten sznureczek. No to w latach 1920-30, no to były niezłe pieniądze. On mieszkał w dosyć dobrym mieście. Madoff, no to był następny człowiek, który nie zamieszkał w Izraelu, mieszkał w Nowym Jorku. On się w sumie chyba powiesił, jego syn też się chyba na rocznicę śmierci ojca też powiesił. Wszystkich wykolegował, no ale to było to samo. On oferował 20% rocznie, ale jak to się dzieje? No wszyscy debile idą na te 20% i myślą, że te pieniądze będą rosły w nieskończoność. Ktoś daje powiedzmy 10 tysięcy, no to po roku na papierze się pokazuje, że jest 120 tysięcy. No ktoś mógłby wybrać te 20 tysięcy i zostawić te 100 tysięcy, no ale to i tak by wybrał 20 tysięcy ze swoich 100 tysięcy. No ale ludzie są tak chytrzy, że patrzą się, że było, jest 120, no to będzie następne 24 i tak dalej, i tak dalej. Także, że im się to mnoży w oczach, a prawda jest taka, że ten inwestor, no to ma 5 lat, nawet jakby te odsetki oddawał rok w rok, no to jest 5 lat, zanim zabraknie mu pieniędzy tego właściciela, który dał. No i teraz właśnie jest coś takiego podobnego. Firma Celsius zorganizowana przez Aleksa Maszyńskiego. No, Aleks Maszyński nie wyemigrował do Izraela, wyemigrował do Ameryki, zrobił tą kompanię Celsius. No i on w zasadzie no to mówił, że banki są do kitu, płacą 1, 2, 3%, dają te różne podkoszulki, żeby mieć swoich klientów.
głosów, a u niego jest 20%. No było tam 18,99 czy coś takiego. No i on się reklamował takim hasłem, że banki nie są twoim przyjacielem. No ale to ten sam cyrk. Ludzie wpłacali ci ciężkie pieniądze, myśleli, że tam im się to podwaja. No a teraz to wszystko, Celsius cały się zamknął. Firma powiedziała, że w ogóle żadnych pieniędzy nie można wycofywać, nie można wybierać gotówki, nie można przelewać, no i wynajęli prawników do tego, żeby doprowadzić jakieś do bankrupcji. No komisja czy ministerstwo, które pilnuje tego, żeby takich numerów nie było, no to kazało tym wszystkim firmom po prostu pilnować te zapisy i zabroniło pozwalania małym inwestorom. No bo właśnie szczególnie ci zawsze ci biedni dostają najwięcej po dupie. Tak jak w Ameryce, kto gra w loterię najwięcej? No grają w loterię najwięcej ci biedni. Także ktoś, kto wydaje 5 czy 10 dolarów na tydzień czy dziennie, no to w jego stosunku do jego zarobków, no to bardzo często to są straszne proporcje. No ale to są ludzie zdesperowani i po prostu im czasami palma odbija. W tym wypadku Celsjusza, no to w zeszłym tygodniu to 180 tych wszystkich inwestorów, ale trzeba powiedzieć, że to byli spekulanci, to wyparowało 690 milionów dolarów. W ciągu 24 godzin to wszystko zostało zlikwidowane. Te tokeny, które oni tam wymieniają się, no to straciło 81%. No i co ci gamonie hochsztaplerzy mówią? No, że to ma to na to wpływ wojna na Ukrainie, ma na to inflacja, podnoszenie procentów przez rząd federalny. Drugi cwaniaczek, który nie wylądował w Izraelu, tylko w Ameryce, Wasilij Szapowalow, no to on stworzył Lido. Powinno się nazywać Lipa, ale się nazywa Lido. No i to był ten... To też oni się wymieniają, no bo to jest Ether, to wszystko to jest jedno wielkie oszukaństwo. Pieniądze bazowane, znaczy symboliczne pieniądze bazowane na innych symbolicznych pieniądzach. Lido kupiło tam 500 tysięcy tokenów Ether. To wszystko jakoś się miesza, działa, ale to jest jedno wielkie oszukaństwo. No nie ma zabezpieczenia. Nie ma zabezpieczenia, tak jak w bankach. W bankach no to jest do 100 tysięcy, jeżeli ktoś ma depozyt, no to rząd federalny to gwarantuje. No a te wszystkie Celsius, no to co on robił? On po prostu brał depozyty, no płacił te 18%, no i pożyczał innym, którzy myśleli, że zarobią 25%, tak? No ale to zawsze to było w ten sposób, na czym to polega? No, nie trzeba być ostatnim frajerem, tak? Ktoś, kto jest ostatni, to jest frajerem. Trzeba zawsze kupić tanio, sprzedać drożej. Można kupić drożej, ale trzeba jeszcze sprzedać jeszcze drożej. No i dopóki to się wszystko pompuje, no to cała ten łańcuszek jakoś działa. No ale jeżeli firma zaczyna upadać, no to wszyscy biegną do banku. Tak jak w latach 20-30 czy w wielu krajach jest ten najazd na bank, no to dzisiaj jest najazd na konta. No i ludzie starali się zalogować, wpisać na swoje konta, a do tych kont nie można było się dostać. Także dużo tych cwaniaczków, którzy inwestowali, którzy pompowali te ceny, no to oni już zaczęli sprzedawać pół
roku, rok temu. No i właśnie to wszystko prowadzi do tego, że to te pieniądze wyparowywują. Jakby ktoś kupował złoto i dostawał je w sztabkach czy w monetach, no to ma te złoto. Jeżeli ma, powiedzmy, w akcjach na giełdzie, no giełda dostała teraz w dupę, spadła. Dow Jones za Trumpa był 36 tysięcy, teraz jest, powiedzmy, 30 tysięcy, no to 20% to spadło. No tyle tylko, że Dow Jones, i dlaczego on jest taki no duży, czy ma tyle pieniędzy, dlaczego ludzie inwestują? No bo w Ameryce jest ten system, można powiedzieć, emerytalny. Każdy, kto pracuje, no to ma ten tak zwany social security, czyli społeczne bezpieczeństwo, i musi odkładać, jest mu zabierane 7,5% z jego pensji, później zabierane jest 1,5% na opiekę zdrowotną, no i jest zabierane tam 1% na opiekę Medicare i Medicaid, czyli pomoc medyczna i opieka medyczna. Tak, także to są te dwa rozdzielenia. Także się płaci 7,5% Social Security, tam koło 1-2% na te dwa medyczne dla emerytów programy. Pracodawca daje 7,5%, no ale jeżeli ktoś chce mieć dodatkowy jakiś ten drugi filar, jak to po polsku mówią, no to może odkładać. No to jest ten 401, ten system taki 401, no i tam się odkłada przed podatkami. Także jeżeli ktoś, powiedzmy, odłoży tam 1000 czy 10 tysięcy, no to te 10 tysięcy jest odejmowane od jego oryginalnej pensji, no i te 10 tysięcy pracuje na giełdzie, pracuje na Wall Street, pracuje na wzrasta to wszystko. No tyle tylko, że jak wzrośnie, powiedzmy, do 50 tysięcy, no to tam za 10, 20, 30, 40 lat, no to trzeba płacić podatki od tych 50 tysięcy, a nie o tych oryginalnych. No, także to ma swoje plusy i minusy. No teraz problemem będzie taki, że ludzie płacą podatki na poziomie takim, jaki rząd zadecyduje. Tak, także jeżeli ktoś wypłacałby, jakby Trump był, no to podatki byłyby niższe. Biden porozdawał wszystkim, no to podatki będą wyższe. No ale to jest jakoś bezpiecznie. To jest jakoś bezpiecznie. W banku te 100 tysięcy jest też zabezpieczone, no a te wszystkie firmy zakładane przez tych szalapowów, przez innych Ukraińców, którzy znaleźli raj w Ameryce, no to niestety mogą się pożegnać z tym wszystkim. Niektórzy ludzie no naprawdę wierzyli w to, bo widzieli, że to wzrasta. Także część, która inwestowała 2-3 lata temu, no to naprawdę myślała, że mają dwa razy więcej pieniędzy, no ale nawet jeżeli mieliby połowę, czyli tą swoją gotówkę, no to z tej ich połowy to się zrobiło, powiedzmy, tam 10% zniknęło, no nie wiadomo, czy wyciągną z tego. Ciekawe było sprawa z Madoffem, że jak była bankrupcja, całą tą firmę likwidowali, to ludzie przybiegali i mówią: chcę $1,000,000. No a sędzia się pyta: dlaczego chcesz $1,000,000? No bo na ostatnim wydruku z konta, no to pokazywało 100, pokazywało $1,000,000, a sędzia się pyta: na ile dałeś gotówki? No gotówki dałem tam 110 tysięcy. No to on mówi: no to zasadniczo zaczynamy od 110 tysięcy, no bo te pozostałe 890, no to są fałszywe pieniądze, a oni krzyczeli: nie, muszę dostać cały milion. No
i tutaj właśnie to jest to, że ludzie się podniecają tymi liczbami, które są im pokazywane i rok w rok i ciągle się znajdują jakieś te łańcuszki świętego Antoniego i ciągle się znajdują frajerzy i ciągle się znajdują jacyś ludzie, którzy to reklamują. Ludzie bardzo często ten jeden gamoń z Japonii, no to on reklamował te bitcoiny, reklamował tych ludzi, którzy tam kopali na tych komputerach, pokazywał te najróżniejsze kopalnie, jak to działa, jaka to przyszłość. No to jedno wielkie oszukaństwo. To jest jedno wielkie oszukaństwo. Te katakumby forsy, no to wiadomo było. Każdy normalny powinien wiedzieć, że to nadchodziło. To tak samo jak każdy normalny wiedział, że kiedy Biden obiecywał cały ten socjalizm, no to wszyscy wiedzieli, że to będzie Wenezuela. No i Wenezueli w Ameryce nie będzie, bo w Wenezueli 20 lat jest system jednopartyjny, w Ameryce nie będzie systemu jednopartyjnego, no ale przez 2-3 lata doprowadził do braku pożywek dla niemowlaków w Ameryce. Brakuje nawet podpasek dla kobiet. Te wszystkie komunistyczne stacje radiowe no to mówią, żeby kobiety zaczęły sobie ręczniki ciąć na kawałki, żeby prały w ręku, a później w maszynie swoje ręcznie dorobione podpaski. No ogólnie rzecz biorąc w Ameryce też komunistyczni debile zaczynają proponować to, żeby ludzie zaczęli zbierać swój własny mocz i żeby ten mocz używali do podlewania warzyw i owoców. No. Rozumiem podlewanie swoim moczem kwiatków, no ale cokolwiek do jedzenia, no to tak działa komunizm, no tak działa komunizm. W Polsce debil wyszedł, powiedział, żeby chrust zbierać w Ameryce, mówią, żeby moczem podlewać swoje ziemniaki, no. To komunizm ma to do siebie, że doprowadza do takiej paranoi. Ropy w Ameryce nie wydobywają, gdzie można by było robić nawozy. Nawozy do Ameryki są przywożone z ropy wydobywanej w Rosji. Także to następny jest debilizm zielonych w Ameryce. No ale to się zmieni. To się wszystko zmieni. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Ty jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Ostatnie 15 filmików było zdemonetyzowanych. No, teraz 3 ostatnie są ciągle zdemonetyzowane. 12 po ręcznym sprawdzeniu zostały zmonetyzowane. No ale to niestety monetyzacja po 7 dniach, no to nic nie daje. A dlaczego monetyzacja jest ważna? No bo jak jest monetyzacja, to YouTube poleca. Jak nie ma monetyzacji, to niestety nie poleca. Także jeżeli możecie polecać, to polecajcie. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Nie głosujcie, głosujcie na komunistów, nie głosujcie na tych, co chcą zniszczyć własny naród i własne państwo, tylko dlatego, żeby zbudować państwo od początku. No a to jest to, co nienormalni komuniści pragną. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no widzicie, co to jest. No, płacicie coraz większe podatki, płacicie coraz więcej za jedzenie, za benzynę. Proponują wam, żebyście zbierali mocz na podlewanie warzyw. Idiotyzm totalny. Zdrowia dla normalnych.